Wreszcie. Przebrała się. Miara ludzkiej cierpliwości. Zakałę i ohydę ową należało w końcu usunąć. Mówili o tym od dawna, głośno co godniejsi obywatele ludzkiej społeczności. Ponieważ jednakże nie chciano sprowadzić próżnego krwi rozlewu, spodziewano się bowiem, że zwycięzca będzie się bronił, postanowiono go ująć podstępem. Zwycięzca wiedział, iż arcykapłan zło zamierzył w sercu. Ale poczuł, że to jest los jego, którego już nie uniknie. Tak tedy miał się los onego zbrodniarza na tym miejscu dokonać, gdzie tyle bezeceństw nabroił. Punktem wyjścia w naszych wszystkich przedsięwzięciach do tej pory była plastyka i elementy scenograficzne występujące tutaj były równorzędne od samego początku z grą aktorską. Nie jest to teatr tradycyjny, gdzie cały ciężar oparty jest na aktorze, tylko przeciwnie też nie. Tutaj te elementy są równorzędne. Wobec tego trzeba było tak wyeksponować i tak zagrać elementami scenograficznymi, żeby to miało swoją wagę. Twarze, które wiszą, twarze, które są w telewizorach, są twarzą tego samego człowieka, aktora, który gra. Polega to, zasadą była multiplikacja tej jednej twarzy. Uważam, że teatr to jest instalacja z żywym człowiekiem i dlatego od aranżacji doszłam do takich działań jak te, ja to nazywam zdarzenie, bo ani słowo performance, które sugeruje pewną amatorszczyznę, ani słowo happening, które zakłada udział publiczności, u mnie publiczność uczestniczy biernie, także słowo happening nie jest odpowiednie. Dlatego nazwałam to zdarzenie, bo słowo teatr z kolei to jest też co innego, to jest już szersze pojęcie. A tutaj to jest aranżacja przestrzeni z żywym człowiekiem. Tekst wybrałam zupełnie świadomie. Zdaję sobie sprawę, że to jest tekst archaiczny, pisany dosyć specyficznym językiem, może nawet troszkę kiczowaty jest. Ale przede wszystkim cały pomysł tego zdarzenia wyszedł ze skojarzenia postaci Supermana z postacią Chrystusa. I w zasadzie Żuławski o tym pisze. Bo zwycięzca dotyczy takiej przypadkowości. W końcu ten zwycięzca to jest normalny człowiek z ziemi, przybysz, który dla tych ludzi na Księżycu jest tym Supermanem. A ponieważ jest to oparte na historii Chrystusa, na tym poświęceniu, dla idei, dla ludzkości, dla dobra i w rezultacie spotyka go za to kara, więc dlatego chciałam ten tekst wykorzystać. Poza tym jest coś takiego... Dla mnie robi się ciekawa sprawa, że to jest całkowicie współczesne, a z drugiej strony sięga gdzieś bardzo daleko. Zebrali się starsi z ludu w pałacu arcykapłańskim i radzili, co by z ujętym począć. Wnet zgodzili się wszyscy, iż nie masz innego sposobu, jeno zgładzić go trzeba, aby zgasić to światło, które zeń bucha i oczy ich razi do mroku i cienia duszy przywykłe. Tak tedy śmierć jego postanowiono
i to co najrychlejszą. Bano się jednak wyroku wydać, iżby lud, przejrzawszy z czasem, nie zwrócił się przeciw katom dobroczyńcy, zbawcy i nauczyciela swojego. Umyślili tedy uczynić tak, ażeby motłoch sam śmierci zwycięzcy zażądał, jakoby wbrew woli starszyzny i arcykapłana. To jedna z form poszukiwania jakby nowych sposobów wyrażenia się jako aktora. W teatrze zwykle realizuje się czyjeś pomysły, najczęściej reżysera. To współtworzenie jest coraz rzadsze. Tutaj rzecz stwarza się od pierwszego spotkania, w tym wypadku z Tadkiem i z Dorotą, i polega to w całości na tworzeniu, na ścieraniu, na wymyślaniu, na układaniu i na budowaniu tego wspólnie. W męczeństwie zwycięzcy opowiadają przesadzone rzeczy. Prawdą jest, że go wedle dawnego obyczaju ukamienowano nad brzegiem morza niezawzięciej i nieokrutniej niż wielu innych, którzy w dawnych czasach występowali przeciw ustanowionemu i uznanemu porządkowi. Podobno ostatni cios nożem w serce wymierzony i śmiertelny zadała mu kobieta. Zauważyć należy, że na śmierć zasługuje każdy, kto wyrok śmierci otrzyma, a przynajmniej wobec tego, kto ten wyrok wydaje. Kto usiłuje przełamać istniejący stan rzeczy, chociażby w najlepszej myśli, staje się winnym zbrodni przewrotu społecznego i karę ściąga na siebie. Działalność zwycięzcy zaś była właściwie nieopatrzna. To jest najwłaściwsze określenie. Gdyby żył do końca i umarł, jak każdy porządny człowiek umiera, baśń taka o nim powstać by nie mogła. Życie moje i śmierć moją wam dałem. Życie moje i śmierć moją wam dałem. Jestem w ogóle szczęśliwy, że spotkałem się z Doratą Brodowską i że dzięki panu Konradowi, prezesowi, ta sala dla niej jakby została i przekazana na ten niezwykły eksperyment. Nawet może nie eksperyment, może nawet więcej, dlatego że jest to jakaś fantastyczna, niezwykłe przesłanie i treści, i formy, tak bym powiedział. Bo ta relacja ze zwycięzcy wydaje mi się przez nią wykonana i przez jej kompanię, zresztą cała wspaniała. Została wykonana perfekcyjnie i naprawdę te pół godziny, czy tam 40 minut, to jest jedno z większych wrażeń, jakie przeżyłem od dawna. W tej chwili skonał zwycięzca.